współpracy gospodarczej Polski i Tajwanu wciąż pozostaje niewykorzystany. W jego opinii sytuację diametralnie zmienić może podpisane niedawno pomiędzy obydwoma krajami porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Szkoda, żeśmy do tego pociągu nie wsiedli parę lat temu. Węgrzy to zrobili, byli pierwsi w naszym regionie i ewidentnie na tym właśnie zyskali. To jest ciekawe, że premier Orban nie tylko bardzo się współpracował z Pekinem, ale również z Tajwanem. W opinii eurodeputowanego strategia premiera węgierskiego rządu dowodzi, że możliwa jest współpraca z ośrodkami władzy po obydwu stronach cieśniny tajwańskiej. Ryszard Czarnecki uważa, że intensyfikacja współpracy gospodarczej i politycznej Polski z Chińską Republiką Ludową jest dobrą koncepcją, której powinien jednak towarzyszyć rozwój relacji z Tajpej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kanton. Kanadyjskie wojsko poszukuje źródła dziwnego dźwięku, który niepokoi ludzi i straszy zwierzęta. Prawdopodobnie pochodzi on z morskiego dna w rejonie Arktyki. Okoliczni mieszkańcy mówią, że to jakieś tajemnicze buczenie, czy też gwizd lub świst. Jeden z parlamentarzystów powiedział kanadyjskiej telewizji publicznej, że dźwięk ten było słychać przez całe lato w rejonie miejscowości Igloolik na północy kraju, niedaleko Grenlandii. Od jakiegoś czasu nad wodą lata wojskowy samolot wyposażony w różnego rodzaju czujniki. Na razie bez rezultatu. Zaobserwowano tylko 2 stada wielorybów i 6 morsów. Mieszkańcy, naukowcy i żołnierze drapią się w głowę i rozkładają ręce, ale nie poddają się. Poszukiwania źródła tajemniczego dźwięku trwają. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Na Zamku Królewskim w Warszawie zwiedzający mają okazję zobaczyć oryginalne listy Adama Mickiewicza, które napisał do swojego przyjaciela Antoniego Edwarda Odyńca. Wystawa rękopisów obu pisarzy jest wystawiona w Bibliotece Królewskiej. Kim był dokładnie druh Adama Mickiewicza, wyjaśnia dr Monika Myszor-Ciecieląg, kustosz wystawy. Antoni Edward Odyniec był przyjacielem Mickiewicza od czasów uniwersyteckich, gdzie razem studiowali na Uniwersytecie w Wilnie. Potem razem podróżowali. Od dokładnie jesień 1829-1830 wiosna zwiedzili Włochy, Niemcy, byli w odwiedzinach u Goethego. Z tego okresu zachował się dzienniczek podróży prowadzony przez Antoniego Edwarda Odyńca. Na jego podstawie w drugiej połowie XIX wieku napisał powieść biograficzną Listy z podróży, co przyniosło mu popularność. Dziś oryginalny dzienniczek znajduje się na wystawie, a w nim własnoręczne wpisy Zygmunta Krasińskiego czy samego Adama Mickiewicza. Specjalnie otworzyłam dzienniczek podróży Odyńca. Tam też są własnoręczne dopiski Mickiewicza. Wystawa jest jednak poświęcona głównie Antoniemu Odyńcowi, jego twórczości i życiu prywatnemu, które obrazuje 15 rękopisów, fotografii oraz rysunków. Zdaniem dr Moniki Myszor-Ciecieląg to postać niesłusznie zapomniana. Jest to postać bardzo zapomniana, lecz bym powiedziała niedoceniana jako, może nie jako pisarz, ale jako publicysta, tłumacz, widziany przez pryzmat tylko Mickiewicza. I tutaj stąd jego poświęcenie całej wystawy Odyńcowi i jego spuściźnie, która zachowała się w zamku. A częścią spuścizny Antoniego Odyńca są rękopisy autora pana Tadeusza. Wystawa zatytułowana Ostatni druh Adama Mickiewicza, Antoni Edward Odyniec i jego pamiątki, będzie dostępna dla zwiedzających do 21 grudnia w godzinach otwarcia Zamku Królewskiego. Gratka dla miłośników historii. W Archiwum Państwowym w Poznaniu można dziś było zobaczyć dokument fundacyjny klasztoru Cystersów w Łeknie. Dyrektor archiwum wczoraj odebrał certyfikat wpisania dokumentu na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Dziś w szklanej gablocie można było zobaczyć zarówno oryginalny dokument, jak i certyfikat wpisu, mówi dyrektor archiwum Henryk Krystek. Jest to jeden z wyjątkowych dokumentów, dlatego że dokumentu z XII wieku zachowało się bardzo mało. Mimo iż to jest najstarszy dokument w polskich archiwach, to ten dokument zachował się w dwóch egzemplarzach. Dwóch oryginałach. To jest oryginał poznański, a drugi oryginał gnieźnieński jest w archiwum archidiecezji gnieźnieńskiej. Na tym poznańskim zachowała się pieczęć arcybiskupa Jana, który potwierdził ten dokument. Jest wyjątkowy, bo w XII wieku obowiązywało prawo zwyczajowe i rzadko spisywano wolę władcy. Do Poznania przyjechali przedstawiciele władz Wągrowca i Towarzystwa Ziemi Łeknańskiej.
Pod koniec listopada mieszkańców czeka wyjątkowa uroczystość, dodaje Henryk Krystek. Za kilka tygodni, 26 listopada, w sobotę, jest wielka uroczystość w Łyknie, w kościele parafialnym, która się nazywa peregrynacja z Biluta do źródeł. W odpowiedniej oprawie w asyście zabezpieczony dokument poznański i dokument gnieźnieński pojedzie do kościoła. Tam arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski, Wojciech Polak odprawi mszę w intencji pierwszych władców Polski. Dokument fundacyjny klasztoru cystersów w Łyknie jest pierwszym ze zbiorów poznańskiej placówki wpisanym na krajową listę UNESCO. Wcześniej udało się wpisać na światową listę Akta Braci Czeskich. Urodzinowa podróż zabytkową ciuchcią. Mieszkańcy Koszalina, wielbiciele wąskich torów, spotkali się na kolejarskim pikniku z okazji 118 urodzin wąskotorówki. Był tort i przejażdżka do Rosnowa. Dla podróżnych jazda uratowaną kolejką to niezapomniane wrażenia. Kolejka stara, no po prostu ma duszę. Są ładne widoki, bardzo fajnie się jedzie. Tego nigdzie indziej nie doświadczysz. Wracasz do wspomnień. Sprawa sentymentalna. Pierwszy raz, nigdy nie jedziemy jeszcze. Coś ciekawego można okolicę obejrzeć, Koszalina. No jest atrakcja. Może nie rozwijamy zawrotnych prędkości, ale jakie miłe doznania. Z pięknymi krajobrazami, z pięknymi widokami. Tymi kolejkami kiedyś ludzie dojeżdżali do pracy, do szkół. To była ich codzienność. Dzisiaj stało się tylko atrakcją. Urodzinowy skład prowadził Wojciech Gliński z Towarzystwa Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki. Około 30 km na godzinę. Z wielką dumą się prowadzi taki pociąg urodziny. Kolej jest wielka, dlatego że podniosła się z gruzów. Nam się udało to zrobić dzięki niesamowitemu uporowi. Jest to unikalny zabytek w skali kraju. To nasze dziedzictwo kulturowe, jest to nasza przeszłość. Chcemy pamiętać o tym, z czym się wiązał Koszalin, co tutaj było, kto tutaj żył, co tutaj było robione. Pamiętamy i o kolejarzach, kultywujemy ich etos pracy. Kolejka kilkanaście lat temu z powodu nieopłacalności została zamknięta i popadła w ruinę, a szyny zostały rozkradzione. Ciuchcia wróciła na tory dzięki Towarzystwu Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki. Jego członkowie przez wiele lat m.in. kładli torowisko, zdobywali pieniądze i kupowali tabor. Odbudowali zabytkową lokomotywownię. Wąskotorówka w najlepszych dla siebie czasach jeździła na trasie o długości prawie 150 km. W gry planszowe mogą pograć się w ten weekend mieszkańcy województwa śląskiego, a wszystko to w ramach Dni Planszówek, które odbywają się w Katowicach. Oprócz Katowic akcja odbywa się też w kilku największych miastach w całym kraju. Jak mówi Paweł Majchrzak, który koordynuje imprezę w Katowicach, planszówki mają coraz większe grono fanów. Planszówki są bardzo modne. Inicjatywa jest ogólnopolska. Zdradzę wam prawdę. Przychodzą tutaj osoby z całymi rodzinami. Dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Gdy mogą się świetnie bawią. Co my tutaj gramy? A, klubie pędzące. A co to za gra? My gramy ją pierwszy raz, więc zobaczymy, czy damy radę. Co ty tutaj fajnego grasz, kolego? Co macie? Kacy? To te karty bierzesz, te oglądasz. Gra jest stosunkowo prosta. Bierzemy udział w wyścigu pięciu drewnianych żółwików, w wyścigu do sałaty. Pierwszy żółw, który dotrze do sałaty, wygrywa. Akcja trwa dziś i jutro między 12 a 18, a do wyboru są gry strategiczne, karciane, familijne, liczbowe i logiczne. Najnowszy film Macieja Pieprzycy pod tytułem Jestem mordercą w kinach. To thriller psychologiczny inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z początku lat 70., kiedy to młody oficer milicji zostaje szefem grupy dochodzeniowej mającej złapać seryjnego mordercę kobiet. Ta sytuacja całkowicie odmienia jego życie. Pieprzyca wyjaśnia, że na głównego bohatera nie wybrał mordercy, lecz milicjanta, by pokazać człowieka, który uległ pokusie zrobienia kariery za wszelką cenę. To jest film o człowieku, który jest skonfrontowany zarówno z systemem, jak i ze swoimi ułomnościami. Oczywiście, że film jest osadzony w pewnej rzeczywistości lat 70., ale myślę, że ten film jest bardzo współczesny. Myślę, że to jest tak, że każdy z nas musi uważać na to, że w pewnych okolicznościach może się pogubić, może się uwikłać. Czasami próbujemy się z tego wydostać, a już nie możemy, bo już się może przeszło jakąś granicę. Tak jest troszeczkę z bohaterem tego filmu. W rolę ambitnego milicjanta poszukującego seryjnego mordercy
Wcielił się Mirosław Haniszewski. Aktor podkreśla, że była to dla niego wymagająca i pociągająca rola, ponieważ choć film jest kryminałem, to jednocześnie ukazuje dramat człowieka, który zatracił się w swoich dążeniach. To jest o kłamstwie, o dramacie, o człowieka, który nawet nie wie, w którym momencie się przykleja do kłamstwa i zaczyna się osuwać. To, co się udało, że to jest bardzo niewinne, że nawet się nie rejestruje tego momentu. To, co uważam, jest dużym walorem tego filmu właśnie, że nie ma tego wyraźnego momentu, w którym bohater, o widzimy, tutaj popełnił błąd, skręcił, zrobił coś niedobrego. Nie, to się dzieje przez jakieś takie bardzo subtelne rzeczy, na coś sobie pozwalamy, jakieś małe kłamstwo, idziemy na jakiś kompromis delikatny i nagle już nie można się z tego wycofać. Z kolei Arkadiusz Jakubik zagrał człowieka, na którego padło podejrzenie o popełnienie morderstw, który staje się ofiarą ambitnego milicjanta. Aktor uważa, że ten film obnaża też bezwzględność komunistycznego systemu. To jest przewrotnie zabawne, jak młody, ideowy milicjant, który wierzy w swoje posłannictwo, który chce łapać morderców, zostaje wciągnięty przez tryby komunistycznego systemu, zostaje przez te tryby wyrzęty i na końcu wypluty. To film, który opowiada o tym, jak komunistyczny system łamał kręgosłupy moralne ludzi w tamtym czasie. Bo nagle przychodzi awans, wyższa pensja, lepsze mieszkanie i nagle zaczynamy okłamywać sami siebie. I to była już informacja ostatnia dzisiejszego magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Mariusz Gzyl, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Książka to najlepszy przyjaciel człowieka. Czytanie to prawdziwa przyjemność, chwila relaksu i zapomnienia o codziennych troskach. Lektura to najtańsza podróż do innego, ciekawszego świata. W mojej audycji będę rozmawiać o księgarskich nowościach oraz o tytułach, do których z sentymentem wracamy po latach. Moimi gośćmi będą autorzy książek, które warto czytać. W każdą niedzielę o 14.15. Luisa Bebłot, zapraszam. Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Minęła pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Paulina Łukawska, zapraszam. Pekin zapowiada ułatwienia dla polskich rolników. To jeden z efektów szczytu przywódców 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin, który odbył się w Rydze. Wzięła w nim udział premier Beata Szydło. Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział, że w czasie szczytu przyjęto odpowiednie wytyczne. Jest tam m.in. mowa o eksporcie polskich produktów rolnych. Dotychczas rzeczywiście były pewne problemy ze sprzedażą naszych produktów rolnych, wołowiny, wieprzowiny, jabłek. Dzisiaj ze strony chińskiej usłyszeliśmy wyraźną deklarację, że ten proces będzie usprawniony, bariery będą znoszone po to, aby polscy rolnicy mogli efektywnie w większych ilościach sprzedawać swoje produkty właśnie w Chinach. W wytycznych przyjętych w Rydze znalazł się też zapis o utworzeniu w Polsce sekretariatu do spraw morskich, koordynującego współpracę 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin w tej sferze. Będzie to instytucja, która będzie niewątpliwie sprzyjała do aktywizacji działalności przemysłu stoczniowego. W czasie wizyty w Rydze, oprócz udziału w szczycie, premier Beata Szydło odbyła także kilka spotkań dwustronnych z szefami rządów Chin oraz Łotwy, Serbii i Chorwacji. Z Rygi Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Przeciwko międzynarodowym korporacjom i usuwaniu internetowych profili narodowców protestowały środowiska narodowe w Warszawie. Przed polskim biurem Facebooka zgromadziło się ponad 100 osób, którym nie podoba się polityka tego portalu społecznościowego wobec osób prezentujących prawicowe poglądy. Wśród pikietujących byli posłowie klubu Kukiz15, liderzy Ruchu Narodowego, Obozu Narodowo-Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej i organizatorzy Marszu Niepodległości. Ta cenzura, która się pojawia na profilu społecznościowym Facebook, dotyczy wszystkich Polaków. Ona nie dotyczy tylko środowisk narodowych. Ta cenzura zatacza coraz większe kręgi. No żadna korporacja nie będzie nam mówiła, czy z Kalifornii, czy z Doliny Krzemowej, o czym w Polsce mamy dyskutować, a o czym nie. Albo chce, albo we chce. Albo przestrzegacie zasad, albo wyjazd z Polski zupełnie. Facebook.
wiszący, krzyż na ścianie, wolność słowa dla nacjonalistów. Protesty wywołało zablokowanie facebookowych profili Marszu Niepodległości i kilku posłów, liderów Ruchu Narodowego. Przedstawiciele Facebooka zapowiedzieli, że podejmą rozmowy z protestującymi, a profile Marszu Niepodległości odblokowano. Tłumaczono, że powodem blokady było pojawienie się nacjonalistycznego symbolu falangi na plakatach tegorocznego Marszu Niepodległości, co miało być sprzeczne z regulaminem portalu. Narodowcy uważają, że mogą się posługiwać w internecie symbolami, które nie są zabronione przez polskie prawo. W Stambule doszło do zamieszek podczas demonstracji w obronie dziennikarzy Cumhuriyet. Turecka policja użyła wobec protestujących gazu i armatek wodnych. Wcześniej władze tureckie formalnie aresztowały zatrzymanego redaktora naczelnego i 9 dziennikarzy opozycyjnego dziennika. O szczegółach z Aten Beata Kukiel-Wraila. Protestujący zamierzali dojść do siedziby Cumhuriyet. Zostali rozbici przez spore siły policyjne. Korespondent Reutera poinformował, że silny zapach gazu łzawiącego czuć było w sąsiedniej dzielnicy Sisi, a nad okolicą latały policyjne śmigłowce. Był to kolejny protest od czasu zatrzymania kilka dni temu redaktora naczelnego i 9 dziennikarzy opozycyjnego dziennika, którym turecka prokuratura zarzuca publikację na rzecz zwolenników Fethullaha Gülen'a. Muzułmański duchowny, przebywający w Pensylwanii, jest zdaniem Ankary odpowiedzialny za zorganizowanie nieudanego lipcowego zamachu stanu. Działania przeciwko Cumhuriyet potępiły Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Założona w 1924 roku gazeta jest jednym z nielicznych już tureckich mediów, które krytykują prezydenta Recep'a Erdoğana. Jej dziennikarze zapowiadają, że o wolność i demokrację w Turcji będą walczyć mimo aresztowań i nawet pozbawieni siedziby. Z Aten Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy duże i całkowite zachmurzenie, okresami deszcz, lokalnie na krańcach północno-wschodnich, północnych i w Sudetach. Deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu nad ranem pojawią się mgły ograniczające widzialność do zaledwie 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 2 do 6 stopni powyżej zera. Chłodniej na północnym wschodzie, tam lokalnie plus 1. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W Karpatach wiatr halny, stopniowo słabnący. Na Pogórzu Karpackim porywy wiatru do 80 km na godzinę, a wysoko w górach do 110. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Teraz w Polskim Radiu 24 czas na naukę. Henryk Szrubasz i jego gość. Polskie Radio 24. Powtórka programu. A dziś zadam mojemu gościowi kilka pytań. Pytań zabawnych, czasami wydawałoby się niepoważnych. Pytań, które pojawiły się w książce Randalla Munroa What If, czyli a co gdyby. Właśnie, a co gdyby to jest rodzaj, powiedziałbym, takiej naukowej historii alternatywnej. Pan doktor Andrzej Dragan z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana serdecznie. Ja pomyślałem sobie, że dla fizyka teoretyka to jest chyba chleb powszedni, prawda? Panowie właściwie myśląc o tym, co się dzieje na poziomie kwantów, fotonów, mechaniki kwantowej, to właściwie stawiają sobie takie pytania, panie doktorze. No gdybanie mamy wrodzone, to znaczy mamy ramy, wokół których się poruszamy, są pewne teorie fizyczne, które są w miarę znane, ale też nie do końca, więc nawet na te fundamentalne pytania mamy to gdybanie gdzieś tam zakorzenione. W zasadzie nic do końca nie wiemy na pewno. Wszystkie teorie są potencjalnie błędne, o czym się być może kiedyś przekonamy. No i dotyczy to więc to zarówno tych głębokich pytań, jak i też tych jakichś mniej głębokich pytań, które codziennie się pojawiają, gdy rozwiązujemy jakieś konkretne zagadnienia. No tak, właściwie wielkie przełomy fizyki, bo na początku XX wieku wydawało się, że fizyka już wszystko wie, prawda? Fizycy, no i nagle pojawił się jakiś urzędnik Urzędu Patentowego, który powiedział, no nie do końca. Zorientować się pewne treści wyklucza. Obecnie, że Facebook, który jest największą tak naprawdę platformą społecznościową w internecie, wszystkie doświadczenia naukowe z zeszłych 300 lat pokazują, że w zasadzie każda teoria może zostać wywrócona do góry nogami. Tak było Facebook, z teorią zjemności, która wszystko wywróciła do góry nogami. Zalogo później pojawiła się teoria kwantów, która wywróciła jeszcze bardziej wszystko do góry nogami. Do tego stopnia, że nawet sam Einstein nie był w stanie uwierzyć tą teorię. Ta mechanika kwantową przyznano 10 nagród Nobla,
próbować, a przy tym daje się pełną swobodę wyrażania myśli środowiskom, no, które przedstawiają treści, które są no, zabronione w polskiej przestrzeni publicznej. Uczestnicy protestu zaapelowali o przystosowanie zasad portalu Facebook do prawa wynikającego z polskiej ustawy zasadniczej z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska. W wyniku nacisku ze strony opinii publicznej Facebook przywrócił część usuniętych profili, w tym należących do Marszu Niepodległości. Ale właśnie, jak chciałem wrócić do tych bardzo ciekawych pytań, bo pan przeczytał książkę Rondala Manerowa, prawda? Nie możemy milczeć wobec ogromu cierpień i łamania podstawowych praw człowieka, powiedział ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W Krakowie odbył się w sobotę drugi ogólnopolski kongres w obronie chrześcijan, organizowany przez stowarzyszenie oraz europosła Ryszarda Lechutkę. Uczestnicy naukowego spotkania rozmawiali w tym roku o sytuacji chrześcijan wobec dla uchodźców. Spełniamy prośby chrześcijan Bliskiego Wschodu, by mówić w ich imieniu, mówił ksiądz profesor Waldemar Cisło. Kongres i inne tego typu wydarzenia uświadamiają nam, robią nam pewnego rodzaju rachunek sumienia. Czy my wołamy w ich imieniu, bo nie możemy sobie pozwolić na poprzez milczenie wobec ogromu cierpień, wobec ogromu łamania podstawowych praw człowieka. Nie prosimy o przywileje dla chrześcijan z Syrii, w Iraku czy Pakistanie. My upominamy się o podstawowe prawo każdego człowieka do życia, wolności, do wydawania tych religii, które mu są zakończone. W kongresie uczestniczyli także m.in. metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz oraz przedstawiciele organizacji zajmujących się obroną praw chrześcijan. Metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, który dokonał uroczystego rozpoczęcia obrad, powiedział, że tegoroczna tematyka kongresu wymaga poważnej i odpowiedzialnej refleksji. I w wyniku tego spowolnienia grupa ziemska kręci się coraz wolniej i coraz wolniej. Doba obecnie trwa 24 godziny, ale w czasach dinozaurów trwała 18 godzin. Bo ziemia kręciła się szybciej, księżyc spowolnił. A co za tym idzie, grupa kręci się coraz wolniej, ale jądro ziemi, które jest płynne, kręci się dalej w miarę niezmienionym tempie. I z tego powodu, że orbita, która w ten sposób się wytwarza, jest odpowiedzialna za tworzenie pola magnetycznego. Teraz dlaczego to jest istotne? Bez pola magnetycznego nie bylibyśmy chronieni przed promieniowaniem kosmicznym, promieniem słonecznym. I byłoby wszystko. Prawdopodobnie życie, jakie znamy na Ziemi, by miało bardzo poważne problemy, by przetrwać. I teraz to się dzieje, gdy Ziemia się nagle się zatrzymać. Wówczas można by się spodziewać, że pola magnetyczne przynajmniej się zaburzy, a prawdopodobnie zupełnie zniknie. Honorowym patronatem prezydent Andrzej Duda. W Gdyni w sobotę odbyła się konferencja naukowa pod tytułem Kierunki rozwoju i sposoby finansowania inwestycji ekologicznych z uwzględnieniem strategicznych interesów państwa polskiego. Wydarzenie zorganizowali zarząd Polskiego Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W programie przewidziano m.in. prelekcje profesora Jana Szyszkowi, ministra środowiska, profesora Kazimierza Topolskiego, lekarza medycyny dr Zbigniewa Hołata. Ojciec dr Zdzisław Krawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, podkreśla, że spotkanie naukowe jest kontynuacją tego, co się dzieje po wydaniu encykliki Ojca Świętego Franciszka Laudato Si. Posłanki encykliki Ojca Świętego Franciszka jest w tej debacie jakby zaproszeni i zainspirowani do tego, by być tymi, którzy nie marnują czasu. Ten problem jest ogromnie ważny, szalenie ważny, żeby współczesny człowiek umiał uszanować siebie samego, swoją godność, ale też umiał uszanować to, co jest darem od Stwórcy, czyli natura, w której żyjemy, w której się narodziliśmy i którą pragniemy się cieszyć. Minister środowiska profesor Jan Szyszko pogratulował Stowarzyszeniu Morskiemu Gospodarczemu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni za lata pracy m.in. dla zrównoważonego rozwoju. Chciałem po pierwsze pogratulować Stowarzyszeniu Morskiemu Gospodarczemu za 20 lat pracy dla zrównoważonego rozwoju za 20 lat pracy dla zrównoważonego rozwoju. Ale Ziemia nie. Ale Ziemia też jest spowalniana i dążę do tego, żeby patrzeć tylko na Księżyc jedną stroną. No i w związku z tym teraz Księżyc nas rozpędza mnie spowalnią i docelowo doba miałaby trwać 28 dni, czyli mniej więcej do odbiegania. Ale na początku doba trwała oczywiście. Konferencja zakończyła się w sobotę wieczorem koncertem Edwarda Pieśni Patriotycznych Andrzeja Kołakowskiego. Wyobraźmy sobie, że jest jakiś genialny golfista, który przewidział.
taką awarię, taką katastrofę. Polska chce pokoju i spokoju oraz odbudowy własnej siły gospodarczej, ale nie znaczy to, że może sobie pozwolić na rezygnację z budowy własnej armii, powiedział w sobotę minister Antoni Macierewicz. Szef MON-u uczestniczył w obchodach Tygodnia Patriotycznego w Świebodzinie. Armia ma być silna i duża, zaznaczył. Minister Antoni Macierewicz podkreślił, że siła NATO jest ważnym elementem bezpieczeństwa Polski, ale nie jedynym. Jego zdaniem nasz kraj potrzebuje silnej armii. A co jest fundamentem wydarzenia? Właśnie młodzież, właśnie wy, harcerze, właśnie wy, żołnierze, właśnie ci żołnierze, którzy wczoraj składali przysięgę na rynku Wrocławiu, stosowując się do wstąpienia do tworzonych na nowo oddziałów obrony terytorialnej, łącznie będzie ich 53 1/3 przyszłej armii polskiej, w krok najbliższych latach musi liczyć co najmniej 150 tysięcy żołnierzy. Minister obrony narodowej wraz z mieszkańcami miasta obejrzał główne wydarzenie Tygodnia Patriotycznego. Przygotowano przez harcerzy inscenizację historyczną ataku Armii Krajowej na niemiecki punkt kontrolny i konwój zaopatrzeniowy. Po inscenizacji historycznej odbyły się dynamiczne pokazy z udziałem żołnierzy Brygady Siedmiorzecza. Akcji można było zobaczyć w filmie Transporter Nosomok i Misja Przedwojskowa. Zapadła decyzja, aby w Polsce powstał sekretariat do spraw morskiej grupy 16 plus 1, poinformował w sobotę rzecznik rządu Rafał Buchanek. Po szczycie Europa Środkowo-Wschodnia Chiny w Rydze, jak dodał, Chiny zadeklarowały, że będą znosić bariery w zakresie importu produktów rolno-spożywczych z naszego regionu. Premier Beata Szydło wzięła udział w szczycie Chiny Europa Środkowo-Wschodnia. W rozmowie z dziennikarzami premier podkreśliła, że Polsce zależy przede wszystkim na projektach komunikacyjnych i infrastrukturalnych. Wspólnie projekty transportowe, morskie, kolejowe. Jesteśmy do tego przygotowani, będziemy takie propozycje również składali. Po południu będą już rozmowy właśnie w formacie 16 plus 1. Będę proponować ze strony polskiej konkretne rozwiązania. Będziemy mówili o funduszach, będziemy mówili o projektach, które mogą być realizowane. W sobotę przed południem polska premier rozmawiała z szefami rządów Łotwy, Chorwacji i Serbii. Tematem była współpraca regionalna, w tym kwestie związane z bieżącą polityką Unii Europejskiej. Premier Beata Szydło spotkała się także z premierem Chin. I tą informacją kończę mi wiadomości z kraju i ze świata. Dopytywać, ewentualnie się trochę wymądrzać jeszcze. Mianowicie jest pan profesor Jacek Raciborski z nami, z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu. Który sprawami funkcjonowania ordynacji wyborczej zajmuje się od lat i ma sporo publikacji na ten temat. Zajmowałem się w przeszłości, teraz czynnym, ale jeszcze coś pamiętam. No właśnie, liczymy na tą pamięć. W takim razie drugim naszym gościem jest pan Andrzej Klarkowski, który jest doradcą Sejmu, doradcą marszałka Sejmu. Ale tutaj reprezentuje wyłącznie swoje poglądy. Zresztą nie ma chyba poglądów specjalnych marszałków w tej sprawie. Żeby zacząć, panie od Klarkowski, też studiował w Instytucie Socjologii. No też, ale też zajmował się jako psycholog społeczny. To może dla państwa panów tym bardziej wyzwaniem. Kiedyś również byłem w Instytucie Socjologii. Tak. Zapomniany epizod. Przez ten instytut. No już pan jest teraz zawodowym politykiem.